Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w takim dość specjalnym odcinku na moim kanale. Odcinku, w którym chciałbym się z wami pożegnać i podziękować za ten czas, w którym byliście ze mną. 28 listopada 2013 roku, symulator farmy 2014. Zaczynamy przygodę, odcinek numer 1. Wtedy zaczęła się moja przygoda jako let's player. Wtedy stworzyłem film specjalnie jeszcze dla mojego forum, czy mojego, powstało z mojej inicjatywy. Nie ja je stworzyłem, ale potem ja się nim opiekowałem. Być może ktoś jeszcze kojarzy tutaj Gamsite.net. To były czasy, kiedy zaczynałem się angażować właśnie w wirtualną farmę. To były takie moje poważne początki, jeśli tak to mogę nazwać. I właśnie od tego wszystko się zaczęło. Specjalnie na potrzeby forum stworzyłem ten odcinek wtedy, z racji, że miałem dostęp do bety gry. Troszkę ograłem, co nieco wiedziałem. Byłem nastawiony wtedy prawdopodobnie na falę hejtu, ale jakoś tak wyszło, że spodobało wam się i od tego czasu, będąc na fali, powiedzmy, tworzyłem kolejne odcinki z dupnym mikrofonem, kiepską rozdzielczością, kiepskim montażem, brakiem jakiejkolwiek gadki. I mimo wszystko to oglądaliście. Ja wiem, że wybiłem się tak naprawdę dzięki temu, że mało kto tą grę nagrywał, mało kto co o niej wiedział, ale mimo wszystko w jakiś sposób się wybiłem, tak? Te 6,5 tysiąca subskrypcji, jakie na tą chwilę mam, około 6,5 tysiąca, to całkiem niezły wynik jak na tak niszowy content. Oczywiście pomijam tutaj legendy takie jak Cytrus i Światek, czy Wujek Bohum, ewentualnie Wolny Kanał. Ale cóż, no też jakiś tam delikatny sukces odniosłem, też byłem w pewien sposób przez co niektórych rozpoznawalny. Troszkę się jeździło po tych targach dzięki temu. I to był naprawdę przyjemny czas, ale coś ostatnio się popsuło, jeśli tak to mogę nazwać. Kompletnie nie czuję tego, co czułem na początku. Myślę, że w pewien sposób wyrosłem z tego let's playa. Na ten moment, bo pewnie przyjdzie taki moment, że poczuję pewną pustkę, że chciałbym do tego wrócić, chociaż wtedy już nie będzie odwrotu. Jednakże na ten moment może nie tyle let's play, sam let's play, co symulatory. Po prostu czuję przesyt, nagrywając to już te 3 lata z jakimiś tam mniejszymi lub większymi przerwami, człowiekowi zwyczajnie się odechce, tak? Tym bardziej, że teraz to się stało bardziej moją pracą, ponieważ pracuję tutaj w tym segmencie gier, ogólnie w game devie. Poniekąd ciężko mi w tej chwili godzić pracę jednocześnie z rozrywką. Ciężko mi czerpać z tego ten pewien fun, zabawę i taką ogólną przyjemność. Więc to koniec. To koniec Araulena, koniec króla symulatorów, jak troszkę samolubnie śmiałem się czasem nazywać. I to czas pożegnania. Ciężko mi, prawdę mówiąc, bo to jednak kawał czasu, ponad 3 lata, wzloty, upadki, radość, smutek, wyjazdy, moje pierwsze wyjazdy. Po raz pierwszy na Poznań Game Arena w 2014 roku pojawiłem się właśnie dzięki temu kanałowi. Kto by wtedy pomyślał? Jednak trzeba iść do przodu, dorosłem, moje priorytety się zmieniły i czas próbować czegoś nowego. Na ten moment znikam całkowicie z YouTube. Nie chcę, powiedzmy, kasować wszystkich moich filmów, po prostu nie będę tego wrzucał, a nuż, może kiedyś postanowię wrócić. Tego nigdy nie wiadomo, prawda? Historia YouTube'a pamięta już różne powroty. Jednak nie spodziewałbym się tego. Prawdę mówiąc, chciałbym otworzyć kiedyś kanał technologiczny. Nie wiem, kiedy to zrobię, bo to wymaga specjalnych nakładów pieniężnych, czasu i myślę, że jeszcze poszerzenia mojej wiedzy względem tej, którą obecnie posiadam.
Jednak marzy mi się to i myślę, że kiedyś z czymś takim spróbuję. Myślę, że nawet jeśli ktoś byłby zainteresowany czymś takim, nie będę specjalnie ożywiał moich social media typu YouTube czy fanpage na Facebooku, żeby was o tym poinformować, bo myślę, że do tego czasu równie dobrze zdążycie o mnie zapomnieć i bazę widzów będę budował od nowa. Chcę właśnie kiedyś spróbować od nowa zobaczyć, czy wchodząc w coś, gdzie mam już jakąś wiedzę, ale jednocześnie i konkurencję, jestem w stanie się wybić, czy to jest w ogóle możliwe, czy tak naprawdę mój content, tak jak wielu mi zarzucało, jest tak naprawdę nic nie wart. To by było na tyle. Naprawdę wam dziękuję za te wszystkie piękne chwile. Dziękuję za to, że byliście, za wasze komentarze, krytykę, pochwały. I do zobaczenia może kiedyś na jakichś targach. Jeśli ktoś mnie pozna, być może na moim nowym kanale YouTube, jeśli takowy kiedyś założę i ktoś z was tam trafi. To koniec. Więc dziękuję wam za to wszystko po raz kolejny. Trzymajcie się i powodzenia.